radę, trzyma się. Jeszcze. Nie no, powinno się trzymać, no ludzie, no ja nie wiem, no ja nie widzę, no ja co ja mogłem jeszcze lepiej zrobić, no. Zrobiłem tak jak powinno być chyba, no tak, już tak jak przynajmniej widziałem, jak to robili wcześniej. Tutaj muszę naprawdę podziękować Rafałowi, bo dużo mi pomógł, kurde. Przez to, że wrzucił na YouTube'a jego filmik. Zajrzałem jeszcze na filmik z YouTube'a tego producenta całego. Ale widziałem, jak to u nas przynajmniej robią. Więc dobra, więc tutaj, no naprawdę, Rafał mi dużo pomógł. Jestem na telefonie też. Tłumaczył mi mniej więcej, o co biega. Rafał już teraz robił, więc jak już człowiek nauczony jest. Słuchajcie, teraz to ja już wiem, teraz to ja już nie potrzebuję pomocy, nie? Powkurwiałem się, to co się powkurwiałem, nie powiem. Ale wystarczy raz zrobić i ludzie, no to nie jest jakaś wielka magia, no ale no pierwszy raz tak bez pomocy, no nie powiem, że to było łatwe, no nie powiem ludzie, no ja nie jestem, no ja się nie nadaję takiej roboty, no. Nie mam tego, nie mam tej smykałki, tak? Żeby samemu kombinować, więc się więcej pomęczyłem niż taki człowiek, który ma smykałkę mechaniczną. Ale teraz już wiem, jak to, jakie błędy popełniałem. Po prostu z tymi łańcuchami, jak mi się to ześlizgiwało z tego metalu całego, czy tam ten metal do metalu się ześlizgiwał. Ja po prostu te łańcuchy były za słabo naciągnięte po prostu, no i to one się zsuwały, no to po prostu trzeba było od nowa robić, nowa te łańcuchy jakby tak napinać, to nie jest ewidentne napiąć łańcuch tak, ale dobra, pomogły mi te gumki takie, które utrzymały to. Teraz wiem, że to był mój ten największy błąd, nie? No i mówię, jak człowiek pierwszy raz coś robi, tak nie wie, za co się zabrać, nie wie jak do tego podejść, więc tutaj no mówię, nie, na pewno wielu z was będzie się ze mnie śmiało, ale ja szczerze mówiąc dumny jestem z tego, co zrobiłem, bo to nie jest moja branża, no ja tego nigdy nie robiłem. Wczoraj pokazali mi na innej ciężarówce, jak holować. Na tych modelach nie pokazali mi, a te modele to widzę, że to są te nowsze, mają takie, ten frame, open frame, jak to się mówi, i to jest trudniejsze, no. Człowiek bardziej się upieprzy, nie? Niż na tamtych starszych. Więc co jeszcze mogę powiedzieć? No mówię, więc mówię, Rafał mi tu nawet bardzo dużo pomógł. Naprawdę wiszę mu zajebiście duże piwo. Za tą jego pomoc, naprawdę bezcenna to jest pomoc, nie? Dużo mi tu uratował, bo ja no, samemu bym musiał dochodzić. A tak to jak ktoś ci trochę wytłumaczy, no to już jest pół biedy, nie? Jak masz kogoś bezpośrednio, to ci mówi, nie, ten kawałek metalu musi być pod spodem, łańcuch musi być pod spodem i on pcha. Wtedy ten cały łańcuch, nie? Znaczy nie łańcuch, tylko ten agregat musi być złączony i to na tym metalu się praktycznie trzyma ta cała rama, no. Ludzie, ja to źle tłumaczę, ja sam siebie rozumiem, nie? Ale dobra, ja mówię, po prostu największy błąd to po prostu te łańcuchy były źle napięte, dlatego to ten agregat mi się zsuwał kilka razy, nie? Mówię, o co chodzi? Po prostu trzeba było mocniej te łańcuchy napiąć, ale to tak napiąć, bo ja myślałem, że te łańcuchy one same się potem napną jakby. Tak, one się napną, ale jak one mają za dużo luzu, to ten agregat cały do góry idzie, to naprawdę trzeba je na maksa napiąć, no ręcznie, no w miarę możliwości pomóc sobie te pasy gumowe. I ludzie, jak ja to zrobiłem, każdy to zrobi, no. Bo ja nie mam smykałki takich rzeczy, nie, więc mówię, no. Bo nawkurwiałem się, zmokłem,
spodnie upierdoliłem, do wrzucenia są, kurtka cała mokra. Kurde, dobrze, mam takie buty jeszcze w miarę okej, które nie przemakają. To w ogóle byłaby masakra. I mówię, no w deszczu praca nie należy do przyjemnych, ale dobra. Raz zrobiłem, już teraz wiem, no już teraz wiem i następnym razem to będzie naprawdę w mig. Może nie w mig, ale to już będzie, o, niebo a ziemia, niebo a ziemia. A mówię, nie wstydzę się pokazywać, wielu z was mnie skrytykuje, ale ludzie, ja to pierwszy raz robiłem i sam, na plenerze sam, no na plenerze, chodzi mi u klienta, bez praktyki. Ja wczoraj tylko się patrzałem, jak ktoś to robił i to na innym jeszcze, kurde, na innej ramie. Dzisiaj ja musiałem to sam zrobić bez żadnej pomocy, więc mówię, jedyna pomoc Rafała to przez telefon, żeby tam trochę wytłumaczył, o co chodzi i jak to ma się trzymać. O kurde, ludziska, no dobra. O, teraz to zmęczenie wychodzi. Kurde. Ale dobra, jest. O kurde, zamknięte. Cholera, chciałem zjechać małą inspekcję zrobić. Ale dobra, wiecie co? Zjadę tu za wagą. Nie, bo siadę ponad godzinę. Chcę, kurde, zobaczyć, czy wszystko jest dobrze, czy nie. Czy światła się palą, czy nic nie wypadło. Shut the fuck up, Jezu, ludziska, jestem wykończony. O, w piździe zbijać, dobra, czekajcie. Bierzemy, zmieniamy. Kurde, nie chcę się ubierać. O, pizdu. No nic, no wszystko wygląda jeszcze pod kontrolą. Nic się nie zerwało. O, panowie i panie, solidnie się trzyma, że nie ma co. No trzyma się ty, no ludzie, no nie wiem, nic tu nie opadło, nie widzę, żeby tu jakieś te zmiany były. Usterka się trzymają. Dobrze jest. No dzisiaj, mam jeszcze jutro 5,5 godziny jazdy, nie mam siły, nie. Muszę jeszcze pauzę zrobić pół godziny, więc leję. Olewam. Kończę tutaj, rano wstaję jutro i nie ma co. Ciska, mam 300 km do Montrealu. Rzucę, ja już mówiłem wczoraj, nie? Bo przedwczoraj właściwie. Się holuje tą ciężarówkę, te owiewki, tak, one jakoś tak powietrze inaczej spływa, nie wiem jak to wytłumaczyć, cholera jasna, ta przestrzeń między moją kabiną a kabiną tej drugiej ciężarówki, którą holuję, plus te owiewki, które tak jakby zatrzymywały te powietrze nie idzie płynnie przez tą ciężarówkę holowaną. Na przykład dzisiaj jest znowu duży wiatr, ludzie, tak rzuca tym. Naprawdę można się zaskoczyć, że to nie jest jazda stabilna. Tak, naczepa to jest po prostu prosta, tak, masz tą przestrzeń między naczepą a ciężarówką i to w miarę
miarę nie ma oporu aż takiego. Tutaj jest naprawdę duży opór, szczególnie jak jest wiatr, bo mówię, ta przestrzeń jest dość duża. Gdyby nie te owiewki, które tak jakby zatrzymują to powietrze, to o wiele łatwiejsza jazda by była. No naprawdę ludzie, naprawdę rzuca. No, no trzeba naprawdę uważać, nie? Jak jest duży wiatr, mówię, nie? No i na przykład zima, tak? Ja tutaj akurat nie mam hamulców z tyłu. No, można by te hamulce jakoś podłączyć prawdopodobnie, ale tutaj tak jak ja mam to podłączenie, to mówię, ta ciężarówka nie ma hamulców, to jest zwykła taka przyczepka. Więc na przykład jazda zimą też może być nieciekawie, bo jak hamujesz, to tylko teraz ciężarówką hamujesz, nie hamujesz całym zestawem, tak jak na przykład naczepa. Ciężarówka, tutaj tylko ciężarówka hamuje, a ta druga ciężarówka pchacie, nie, bo ona po prostu nie ma tych załączonych hamulców, nie, to też taka może być nieciekawa jazda w zimie po prostu, nie. Mówię, no zobaczymy, czy ja to, nie, mam nadzieję, że nie będę za często robił tych holowań. Chociaż jak już teraz raz zrobiłem, ludzie, to naprawdę nawet spodobało mi się. Jest to coś innego. Jedziesz, zostawiasz jedną ciężarówkę, bierzesz drugą, więc jest to, mówię, no i nie czekasz na jakieś ładunki czy coś, tak? Ale mówię, no, upieprzysz się i to takie troszeczkę powinno być więcej płacone za to, bo to jest ta sama stawka, nie? Ale no dobra, mówię, i tak ci na lodówkach długo czeka, więc tutaj to jest ten plus, nie? Jak już masz doświadczenie, to w godzinę można zrobić, nie? A zostawić to można by nawet 20 minut, jakbyś się chyba szacuję odebrać ciężarówkę, to jest godzinę, bo to jednak trzeba trochę się popieprzyć, trochę trzeba się pobawić. Więc mówię, no trochę zmieniłem zdanie. Nie jestem już tak wkurzony, tylko tutaj najgorsze to jest to, że jak czuję, że to będzie w stylu, jak się ciężarówka zepsuje, no to oni potrzebują kogoś od zaraz, tak? I tutaj będą takie sytuacje, że będę w domu na przykład, 3 dni w domu, tak, i na drugi dzień zadzwonią, że jest kierowca, który zepsuła się ciężarówka i trzeba jechać, nie? Czy można to zrobić teraz, nie? A ja nie lubię takich sytuacji, no. Ja mam zasadę, jak jestem w domu, to jest mój czas w domu, nie ma, zmiłuj się, ja po prostu koniec, nie ma, sorry. Wybaczcie, ale to jest mój czas w domu, nie? Za to, jak już jestem w trasie, to mogę robić cokolwiek, jakie jest zlecenie, więc tutaj dlatego nie uśmiechało mi się na dzień dobry to holowanie, ale ze względu, że to jest moja zasada, no jak jestem w trasie, nie odmawiam, po prostu robię wszystko, co mi dają, nie? Nie ma to, o, nie chcę tego, nie chcę tego, nie chcę nam tego, albo nie chcę nam czegoś robić, nie, po prostu biorę, dlatego się zgodziłem na to zlecenie, nie? To jest jedyny minus może, który być teraz tutaj, że jak oni będą potrzebowali, to będą chcieli wypchnąć szybciej kogoś w trasę, no i to będzie po prostu ten konflikt, nie? Ja tam dalej mówię przy swoim, będę przystawał, słuchajcie, mogę wszystko zrobić, jak jestem w trasie, ale jak jestem w domu, no wybaczcie, to jest mój czas w domu, no niestety, to jest jedyna moja taka zasada tutaj, nie? Czas w domu dla mnie to jest najważniejszy czas. Więc mówię, wiem, że jest tutaj kilku szkolonych z takimi, żeby holować, jestem ja, znaczy ja, dopiero co teraz nauczyli mnie Rafał, no i taki jeszcze Quebec, Francuz, oni, no jeszcze mi się zdaje, że tam kilku by musieli poduczyć, żeby oni po prostu mieli większy wybór takich ludzi do holowania po prostu, nie? Mam nowinę, dalej ciągnę tą ciężarówkę. Jeszcze jej nie zgubiłem. Dziwnie mówię, jeszcze raz, dziwnie się jedzie. Są na przykład, jak podrywy wiatru są, to tą ciężarówką czuć opór. Po prostu to nie jest taka czysta jazda, taka, jak to się mówi, łagodna, tylko to jest takie szarpanie. Jak jest duży wiatr, właśnie szczególnie jak idzie na tą ciężarówkę, tak, z tyłu. Na przykład to czuć, szkoda, że nie mogę wam tego przekazać jakoś, ale na przykład jest, no, normalnie jedziesz, tak, i czuć ten podryw wiatru, jak to tak przytrzymuje tą ciężarówkę, czy to jest takie
panina. Nie, ja tego nigdy nie doświadczyłem jeszcze na normalnych naczepach. Na normalnym transporcie, a tutaj no widzę, no to jest troszeczkę inny typ jazdy. Szarpie. Ja dziękuję. Szkoda, że nie mogę tego pokazać. Takie wiatry idą w tą stronę. Ludzie tak. Szarpnięty, no ludzie. Dosłownie jakbym jechał pustą naczepą w Wyomingu. Tam zawsze wiatry są. To jest wiatr, no są duże wiatry, ale kurde, tak szarpnie tą ciężarówką. Nie jest stabilna jazda, no i to mówię, tak cały czas czuć ten opór. Kurde, nie wiem co się stało. Ale tak wiatr napiernicza i coś tutaj luźnego widzę. Kurde, okej. Czekajcie, muszę to sprawdzić, bo tak jakby maska była otwarta. No nie, ludzie, bez przesady przecież. Czekajcie, cholera jasna. Zmienić ten. No. Dawaj. Naciskam, kurwo! Czyżby ma? Ty, coś mi się spieprzyło. Wiecie co, czekaj, jaja, ty, maskę mi otworzyło. Albo wyrwało te zawiasy. Ale kurde, ty taki wiatr, żeby aż maskę otworzyć. Ja pierniczę, ludzie, to jest fucking... Nie no, jest teraz solidnie. Ale ty, to nie są żarty. Ta maska i tak ona jest oparta na tej ramie, ale to kurde, ludzie, czy to może wyrwać z takim wiatrem, to maskę może wyrwać. Ja dziękuję. Ale takie podmuchy są, po prostu ten wiatr idzie pod spód czy coś, bo to boczny wiatr. I patrz, aż wyrwało normalnie, bo normalnie musisz przecież otworzyć tą. Czekajcie, muszę zobaczyć jak wygląda. Widzicie, to jest zamknięte wszystko, nie? O kurde, ale tutaj mi wystraszyło. Ja dziękuję. Żeby maskę, kurde, otworzyć podczas jazdy. Oho. I to wcale nie jest ewidentne, ja tego ledwo... Ja ledwo co, to, co widziałem, nie? To nie to, że tą maskę tak widać w lusterku, tylko coś mi, kurde, nie pasowało, cholera. Coś mi nie pasowało. Coś mi nie pasowało w lewym lusterku, mówię, cholera. Tu się okazało, że cholernym... Ty, no maskę podczas jazdy mi otworzyło. Ja dziękuję, ludzie, to są fakty. No nie należy to do przyjemności, czekajcie. Już tą maskę mogłoby, jak tą maskę otworzyło. Pojedź gost, kurwa, teraz nie wjadę, bo to jest kurwysyny. Wszyscy na tym pasie siedzą, a ja nie chcę tutaj jechać, bo za... Nie chcę, musiałbym nawrotkę robić, kurwa. No dobra. Gostek mnie puścił, dzięki. Dzięki, gostek. Tam Angelo. Podziękowałem mu światłami, to on jeszcze też mnie podziękował światłami. Ale ludzie, ty, kurde, no. Dobrze, że ja to zauważyłem, ty, bo to maskę by wyrwało. Wow. No to nie są przyjemne. Nie należy to do przyjemności. Ja dziękuję. Fuck, man. Kurde. Jaja. Znowu mi to maskę wyjebało. Kurwa mać. No nie, no kurwa, ludzie, what the fuck, man. Ja pierdolę. Kurwa, pierdolona, no. Ja kurwa nie dojadę tak co 5 minut się zatrzymywać. Kurwa.
Nawet ten pas wyszarpało. Ja dziękuję, ludzie, kurwa macie. A ta maska, ty, no ja nie wiem, kurwa. Czekajcie, kurwa. To co? Otworzę ją. Zamknę, kurwa. Oficjalnie. Gryla może połamać. Ty, ja mam, kurwa, no mam szczęście, że naprawdę jeszcze ta maska jest na miejscu. Ja dziękuję, no. Telefon by zmiotł. Dobra, wyszarpało pas. Ale kurde ty, no ja jestem zdziwiony, żeby maska mi dwa razy w ciągu, kurde, 5 kilometrów wywaliła. Nawet kurwa mać! Drzwi nawet nie muszę otworzyć. Ja pierdolę do kurwy! Czemu ja mieszkam w takim kurwa kraju, że jest kurwa minus 50 tysięcy kurwa stopni do kurwy, no! Fuck you kurwa! Fuck you, kurwa pierdolona! Fucking, nie wiem kto fuck you, ale ja pierdolę, no. Z tego pola już kurwa wyjechał. Spierdalać kurwa chuju, kurwa, spierdalaj z tego pasa, pierdolony kurwo ty! Jebana kurwo, no! Skurwysyn jeszcze na tym samym pasie będzie jechał. Widzi, że kurwa próbuje się włączyć, kurwa ma pełny czysty kurwa pas, no. Nie będę mijać! Kurwa, jeszcze raz mi na pewno tą maskę otworzy, kurwa. Jeszcze mam 15 kilometrów po takich polach, kurwa, zapierdalać. No ja, ludzie, ta maska nie była stworzona do takiej jazdy, że ona praktycznie ma opór z boku i pod prąd jeszcze tak, że z tyłu wieje po prostu, tak jakby ciężarówka tyłem jechała. No, jest zrobiona na opływowość, a nie na, że z drugiej strony wiatr wieje. Więc ja się nie dziwię, że ją otwiera, tylko że mówię, no to jest... Dobra, jadę, ludzie, 70 na godzinę, włączyłem te migacze. Mam 40 km do bazy, więc... Kurde, no przejadę, ale nie, ja no, nie będę jechał po prostu na maksa, tylko... Powoli będę jechał, no 70-80 na godzinę, szczególnie tutaj na tych polach, nie? Ale dziwne, bo przejechałem w tamtą stronę 900 km i tu z powrotem. Też były przecież wiatry, ale nie otwierało mi maski ani razu, a teraz mi otworzyło maskę dwa razy w ciągu, dosłownie w ciągu kilku minut, 5 minut maksimum, nawet chyba nie, no. No dobra, jadę na migaczach i nie ma co, nie? Jak wyrwie maskę, to by to dopiero będzie maniana, kurde, no. Albo tego gryla rozwali, nie wiem, co tutaj... Dobra, no nie, słuchajcie, no człowiek się uczy, człowiek się uczy, no. Uczycie się razem ze mną, bo ja też pierwszy raz od A do Z pokazałem moją przygodę z holowaniem ciężarówki z ramą zamkniętą i z ramą otwartą. Dużo błędów na pewno popełniłem, na pewno jak nowicjusz jestem. Dużo ludzi będzie mi śmiało, ale ja się nie wstydzę pokazać, kurde, jak moje pierwsze holowanie, jak wyszło. Mi się zdaje, że wyszło w miarę okej, no bo dojechałem w jedną stronę i w drugą. Szczególnie tam, w tą stronę, bo to ja sam wszystko zakładałem. W tamtą stronę patrzałem, jak się zakłada, tak, ciężarówkę. W tą stronę inny typ ramy. I to ja już sam musiałem to zrobić. Sam. Więc bez praktyki, zero, nic. Sam musiałem robić. Nie było nikt, żeby mi ktoś podpowiadał. Przez telefon to tak, ale mówię, nie było nikogo na miejscu, który mógłby nadzorować. Więc to też mówię, no. Z jakiejś strony, w jakimś sensie cieszę się, że zrobiłem to. Za pomocą i Rafała, i YouTube'a, i dało się to zrobić, tylko mówię, no. Napieprzyłem się, ubrudziłem się, a tak naprawdę to można by w godzinę zrobić, jak się ma doświadczenie, albo nawet i może szybciej. Dobra, bez problemu, bez awaryjnie końcówka, wjeżdżam na wyspę Montreal.
Oj, ten mój polski, bezawaryjnie końcówka trasy, chciałem powiedzieć. Albo bezawaryjna. Z daleka, mówię, skyline Montrealu. Ja tutaj mieszkałem kiedyś niedaleko. Kilka lat temu, zanim kupiłem mieszkanie. No proste, proste. Tutaj w tych blokach. Kiedyś nie, tutaj takie bloki są nad rzeką. Więc tutaj mieszkałem kiedyś, wynajmowałem. Nawet film na YouTubie wrzuciłem $500, nie wiem, 2 lata mieszkałem. Nie, 2 lata? Chyba 2 lata, tak. No i teraz mówię na swoim już. I tak no. Montreal. Oczywiście tutaj kurde. Na minusie. Przed granicą było 5 stopni, kurwa, tylko do Kanady się wjeżdża już na minusie, to jest minus 2 stopnie, teraz korzy wiatr jest taki, że ja dziękuję. Dobra, tej maski już mi nie otworzyło, więc tutaj już jestem w mieście, praktycznie zjeżdżam, więc wszystko jest okej, okay, pod kontrolą. Zjeżdżam, nie idę do domu, biorę naczepę, jadę do Houston, do Teksasu. Więc szczerze to chciałbym nawet do domu pójść, ale już się zgodziłem, że od razu po tej trasie robię Teksas. Powinienem wczoraj wyjechać, ale... ale dobra. To już nie z mojej winy. Ten wiadukt jest bardzo mylący. Po tej stronie jest 4,5 niby. A wydaje się niższy niż po drugiej stronie, co pisze 3,9. No dobra. Zjechałem na bazę. Trzeba uważać tutaj z boku. Kurde. Wystające takie te metale, tak co tak idą na ukos. Dobra, więc tak, mam zostawić naczepę. Mam zostawić tego dziada między garażami dwoma. Ten gostek, ten cały Krys ma przyjechać. Wyciągnąć mi tego, ten agregat, kurde, polowniczy z traka. A ja kurde biorę naczepę i pompa na Houston. No nie, cholera, wiecie co, bym tak wolałbym kurde do domu pójść, teraz tak z perspektywy, ale dobra. Okej. Okay. Zgodziłem się. Więc lecimy z powrotem, kurde, w trasę.
Dobra, jeszcze do łańcuchy. Pas. Musiałem go mieć tego. Dobra. Oni sobie poradzą z tym jeszcze. Jebałem, kurde, kurwa mać. Smarem upierdolona. A kurwa. Nic. Musiał gdzieś kurwa zostawić ją. Upierdolił więcej. Do domu ją zawieźć, do domu wyszorować. No fajna kurtka ta zimowa. Jebana. Sytuacja widea, patrzcie, Marunia, pamięta ktoś? Z Kuby? Ale on już na Kubę nie jeździ. Na Kubę się nie jeździ. Teraz się jeździ na traka. Spoko. Z Maruniem będziemy jechali dzisiaj, to jeszcze może pogadamy. Tak jest. Alański wykonał dobrą robotę. Przyjechał boss, go pochwalił. I dzisiaj idziemy do biblioteki zresztą wieczorem, nie? To więc... Parę książek trzeba przeczytać. A jest. Spoko. Dobra. Zanim ten Dostek przyjedzie... Ja jadę po papiery, w takim razie dokumenty. No chciałem powiedzieć po naczepę. Po naczepę nie pojadę. Mam agregat jeszcze z tyłu. Dobra, Marunio jest. Może pojedziemy razem. Szansa taka. Tylko po dokumenty pojadę. Wow, dude! Co ja przyjechałem? Dude! What the fuck, dude! Przyjechałem ten. Przyjechałem człowieka leżącego, kurde. Dobra. Muszę cofnąć tutaj do garażu. Zdejmą mi agregat. Gdzie jest ten Dostek? Już chyba przyjechał.
dobra. Wszystkie te łańcuchy jednak on wziął to na ten agregat do holowania. Nie wiedziałem, co on chce z tymi łańcuchami zrobić. Cośmy włożyli z powrotem te łańcuchy do holowania na ten, no na ten agregat cały, nie? To wszystko razem trzyma. Dobra. Teraz cofnąć. On mi to ściągnie. I kurde, gotowy do jazdy, no. Z Maruniem pojadę, więc kurde, nawet będzie raźniej. Przynajmniej. Dobra. I taki oto to był typ wyjazdu, no, holowanie. Kurde, ludziska, no ale dobra. Człowiek się uczy. Sam Gostek powiedział, on nie wiedział, że tamta ciężarówka. Myślał, był pewny, że tamta ciężarówka ma tą samą ramę. Tą, co mnie uczył. On mówi, że on był pewny, nie? No nie wiem. No nieważne, słuchajcie, no było, minęło, nie? Było, minęło, ale mówi, że sorry, kurde ty, no. Myślałem, że tamto będzie to samo, nie? Nieważne. On też jest zapracowany, ten Gostek, więc do niego pretensji nie mam. Czy się pomylił, czy nie? Czekaj, gdzie on jest, kurde, bo... Nie wiem. Dobra. No i tak to się robi. I have to hold it with you, yeah? Robota.